Witam wszystkich cieplutko. To jest właśnie ten dzień, kiedy postanowiłem w końcu, słuchajcie, przyznaję, że po długich bojach wiele osób bardzo długo czekało na tą przejściówkę USB, a w zasadzie o nazwie ATB USB RS232 z firmy Atnel. Długo czekało, ponieważ zapowiadałem, że będzie to przejściówka tak zwana może wszystko mająca. Wiem, może to przesada, może ktoś powie, że bez sensu, bo często każdemu jest potrzebna najzwyklejsza przejściówka USB RS232, która posiada tylko piny RX, TX i masa, tak? Tylko chodzi o komunikację. Ja wszystko rozumiem, ale wiecie co, no ja jestem już maniak, jeśli chodzi o to, o wykorzystanie układów FT232R, bo właśnie to o ten układ firmy FTDI Chip, o układ FT23RL oparta jest nasza przejściówka ATB USB RS232. A skoro tak, to jak wiecie z wielu różnych informacji z naszych stron internetowych, ta przejściówka ma bardzo wiele różnych możliwości. Dlaczego ich, słuchajcie, nie wykorzystać? Fakt! Jako gotowy produkt powstanie coś, a zatem w związku z tym powstanie produkt, który będzie nieco droższy niż wiele innych przejściówek na różnych najrozmaitszych serwisach aukcyjnych, które mają tylko wyprowadzone piny RX, TX, być może tam ze 2-3 inne, być może mają niektóre nawet przełączanie napięć wyjściowych w standardzie TTL lub 3,3 V. Ja jednak uważam, i tu możecie mnie traktować jako maniaka, ale każdy, nawet początkujący, który chce się zajmować mikrokontrolerami, słuchajcie, nieważne jakimi, to wam każdy powie, nieważne jakimi, czy AVR-ami, PIK-ami, ARM-ami, STM-ami, no to kurczę, przejściówka USB RS232, tak, w dzisiejszych czasach ta przejściówka akurat jest wam potrzebna jak, nie wiem, powietrze do życia, jak woda do życia i tak dalej, tak? Nie można się bez niej obejść. Ja się dziwię, że niektórzy są zdziwieni tym faktem, że ja często wspominam o tej przejściówce i zaraz, ale o co chodzi, o jaką przejściówkę i tak dalej. Dzięki niej można tym jej podstawowym funkcjom, tak, komunikacji RS232 dokonywać debugowania w najprostszy sposób własnych projektów na obojętnie jakich mikrokontrolerach, tak? My mówimy akurat, ja mówię najczęściej może o przykładach na mikrokontrolerach 8-bitowych AVR, ale to naprawdę jest nieistotne na jakich. I teraz postanowiłem przygotować przejściówkę, która, jak mówię, będzie miała wiele różnych funkcjonalności. Czy wszystkie są potrzebne i czy każdemu się naraz przydadzą? No pewnie nie, ale bywa to tak, że wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bardzo często jest tak, że a po co mi tam, prawda, jakieś dodatkowe funkcjonalności? Ja bym chciał mieć tylko komunikację USB RS232 i to wszystko. No tak, ale jak zaczniemy z tego korzystać, słuchajcie, to się później okaże, a może przydałaby się jeszcze komunikacja RS485. DMX, słuchajcie, to jest ciekawostka, tak? No i w tym momencie co? No trzeba kupować, kurczę, inną przejściówkę, tak? No i ileż to mamy takich przypadków opisanych, że ktoś kupuje jedną przejściówkę do RS-232, drugą do RS-485 DMX-a, trzecią jeszcze do czegoś innego, czwartą do czegoś innego. Wyda na to kupę kasy, tak? Kupę pieniędzy, a potem się okazuje, że można było kupić jedną, jak się śmieję, wszystko mającą przejściówkę, która w efekcie końcowym wyszła taniej niż zakup tych wielu różnych przejściówek. A to, czy skorzystasz z tych dodatkowych funkcjonalności, to myślę, że w dużej ilości procentów będzie tylko kwestią czasu. Jak zobaczysz szczególnie, co można w oparciu o naszą przejściówkę robić. Dobrze, ale żeby już nie za bardzo przedłużać tego mojego wstępu, to chciałbym, żeby to był w miarę krótki poradnik, ale już sam nie wierzę, że to będzie krótki. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie minut, mam nadzieję, że nie godzin. Bierzemy w rękę sobie przejściówkę właśnie ATB USB RS232 firmy Atnel. Tak ona mniej więcej wygląda, słuchajcie. I co ma ta przejściówka? Tu widzicie na ekranie, na pulpicie mojego komputera, taka prezentacja, pierwsze zajawki już tego typu przejściówki widzieliście w niektórych moich poradnikach, a zatem pora omówić sobie
słuchajcie, jej podstawowe funkcjonalności, jakie będziemy dzisiaj w szczegółach starali się omówić, tak? A zatem, jedna z najważniejszych funkcjonalności, coś mi się myli, to musi być możliwość, żeby można było mieć komunikację poprzez RS-232 z naszych mikrokontrolerów, ale uwaga, żeby to była możliwość komunikacji zarówno w standardzie RS-232 i tu nie każdy rozumie do końca, co to znaczy standard RS-232, a co to znaczy standard RS-232 TTL. Ja zwykle, jak ktoś mnie na forum pyta o to lub w mailu, no to zawsze odsyłam do, nie wiem, chociażby do Wikipedii, żeby zobaczyć, że standard RS-232, słuchajcie, mówi nam o poziomach sygnałów na liniach RX, TX rzędu plus minus 12 V. To nie jest tak, że można sobie stary port COM podłączyć do mikrokontrolera wprost, a niektórzy o zgrozo tak robią, tak? Wyprowadzają sobie, biorą sobie, wiecie, to stare połączenie DB9, o tak to wygląda mniej więcej, taką wtyczkę, prawda, DB9, tak to się nazywa, i podłączają wprost te sygnały do mikrokontrolera, a potem mamy pytania i no i nie działa mi, albo coś tam się pojawia, ale znika i tak dalej. Słuchajcie, standard RS-232 to standard, który w tej warstwie fizycznej najniższej pracuje na tych napięciach ujemnych i dodatnich, plus minus 12 V, przy czym jeśli stosujemy przejściówki takie do zwykłego portu COM, na przykład MAX-232 i taki układ polecam sobie szybko przejrzeć PDF-a, to czasami tam mogą być napięcia plus minus 8, 7 V, tak? To nie musi być równo 12. Ważne, że są ujemne i dodatnie, gdzie stan niski i wysoki różni się poziomem sygnału od tego, o czym mówimy w poziomach sygnałów TTL. I to jest masakra, słuchajcie, że no kurczę, już ileż razy i w związku z modułami ATB BTM, tymi Bluetooth, które wypuściliśmy na rynek, bardzo wiele osób zakupuje przejściówkę na jakimś serwisie aukcyjnym, która się nazywa USB RS-232 i bez żadnego sprawdzenia, bez no chociaż trochę przemyślenia, jak ona ma działać, podłącza wprost, słuchajcie, ATB BTM. Tymczasem ATB BTM, moduły BTM, te Bluetoothowe, mają komunikację na poziomie TTL, czyli 0,5 V. A zatem jak to się ma, słuchajcie, do plus, minus, o tak bym to powiedział, 0,5 V w tym zakresie, nie wiem, już ręką pokażę, a plus, minus 12 V. Widać różnicę dosyć sporą, nawet jak tak ręką pokazuję, prawda? Dlatego nie można użyć takiej przejściówki na MAX-232 albo nawet USB RS-232, która ma na wyjściu, słuchajcie, wbudowany jeszcze scalak właśnie MAX-232. No nie można użyć, trzeba mieć przejściówkę, która na wyjściu daje sygnały TTL 0,5 V. I teraz po czym poznać taką przejściówkę? Otóż w większości przypadków, jeśli to jest prawidłowo zrobiona przejściówka USB RS-232, to ona jest zakończona, słuchajcie, właśnie takim wtykiem DB9, tak? Jak DB9, to powinno już w głowie zaświtać wykrzyknik, aha, pewnie to będą poziomy napięć ujemne i dodatnie plus minus 8 do 12 V, tak? I wtedy nie możemy tam podłączać bezpośrednio na przykład modułu Bluetooth albo bezpośrednio mikrokontrolera, który jest zasilany właśnie napięciem 5 V. Absolutnie nie możemy, bo już pomijam, że często można sobie coś uszkodzić i upalić. To niestety okazuje się, że wiele osób tak robi, a co ciekawe, tam czasami jeszcze jak tak podłączymy, wiecie, nie od razu się coś upali, ale coś tam czasami jakaś komunikacja zajdzie, jakiś tam znaczek się pojawi i ludzie zapętlają się już totalnie pisząc, no ale ja tam widzę, że jakieś znaki się przesyłają. Nie, 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 jeszcze raz nie. Absolutnie nie. Pamiętajcie o tych różnych poziomach sygnałów, to jest bardzo ważna informacja. A zatem warto kupić przejściówkę, która ma możliwość komunikacji, czy tylko w TTL? No słuchajcie, ale czasami może się przydać, żeby może być bardzo przydatne, żeby mieć przejściówkę, która ma komunikację i TTL 0,5 V i RS-232 plus minus te 12 V. I dlatego też jedna z pierwszych funkcjonalności, słuchajcie, tej przejściówki to jest USB RS-232, która pracuje właśnie w standardzie plus minus tych 12-18 V z układem MAX-232, bo taki jest na pokładzie naszej przejściówki.
ale ma również, przepraszam, ona możliwość pracy w standardzie TTL oraz napięcia 3,3 V i jeszcze innych, o czym za chwilę. To jest jedna z podstawowych funkcjonalności, słuchajcie, naszej przejściówki. Mam nadzieję, że każdy to rozumie i to będzie bardzo często potrzebne. Drugim rodzajem funkcjonalności, jaką będę omawiał dzisiaj, to jest przejściówka USB RS485 do komunikacji za pomocą na przykład ze sterownikami przemysłowymi, z mikrokontrolerem, który wpinamy właśnie do takiej sieci RS485, czy też do popularnej sieci sterowania DMX, o czym też jeszcze może w innych kolejnych poradnikach opowiem. Będę przygotowywał, mam nadzieję, ciekawe oprogramowanie, które będzie służyło z poziomu PC do komunikacji za pomocą standardu DMX, ale to już bardziej zrozumieją ci, którzy już w jakiś sposób dotknęli DMX-a. Kolejna funkcjonalność naszej przejściówki ATB USB RS232 to współpraca z Bluetooth. Otóż słuchajcie, przygotowałem, jak wiecie, takie moduły Bluetooth ATB BTM 222, które, słuchajcie, możemy bezpośrednio wpiąć sobie. Ja nie wiem, czy to będzie może dobrze widoczne, ale postaram się to mniej więcej jakoś pokazać. Och, coś mi spadło. Słuchajcie, postaram się pokazać. Tylko niech ostrość załapie. O tak. I tutaj nawet w moduł BTM wlutowałem piny, tym razem pod kątem 90 stopni. Można je wpiąć, słuchajcie, w tą przejścióweczkę. Tutaj, jak widać, na środku można sobie podpórkę w przejściówkę zamontować, taką tulejkę dystansową, plastikową na przykład, która będzie stanowiła swoistego rodzaju, swoistą podpórkę dla naszego układu BTM, żeby on tutaj gdzieś się nie załamał. Wszystko ładnie, idealnie pasuje. Mam nadzieję, że będzie widać to również na zdjęciach, które prezentuję i tak dalej. I taka przejściówka już może działać, słuchajcie, jako przejściówka USB Bluetooth. Oczywiście. Nie będzie to niestety zbyt tania przejściówka, bo zwykły taki tak zwany dongle, który kosztuje, nie wiem, 20, 30, 40 zł i polecam ich używać do komputera. Często nasze notebooki są już wyposażone w takie przejściówki. To nie mówię o tym, ale czasami bywa tak, że mamy dwa urządzenia i to nie jest komputer PC, tylko jakieś sterowniki, instalacje gazowe w samochodzie, nie wiem, cokolwiek innego, gdzie czasami warto byłoby potestować sobie możliwość komunikacji pomiędzy dwoma modułami ATB BTM, słuchajcie, tak jak opowiadałem to w swoim poradniku o Bluetoothach, tak? I tutaj, co więcej, ktoś chce sobie na przykład zakupić taki moduł Bluetooth ATB BTM 222 i chciałby go skonfigurować łatwo i szybko, no to proszę bardzo, tu jest od razu możliwość i specjalne gniazdko pod nasz moduł, tak? Specjalny klucz w pinach i tak dalej, to wszystko jest tak przygotowane, żeby było naprawdę, jak to się mówi, odporne na nasze błędy. Ja też jestem tylko człowiekiem i bardzo często kiedyś, gdy używałem bez takiego klucza, gdy nie zaprojektowałem tego odpowiednio, to często się myliłem, odwrotnie wpinałem, coś było nie tak, działało, nie działało. Tutaj słuchajcie, ja to projektuję przede wszystkim dla siebie do pracy, dlatego to musi zawsze działać. To nie ma być, wiecie, chwyt marketingowy, jak niektórzy mi zarzucają. To ma zawsze działać w każdych warunkach, być wygodne do działania i tak dalej. Więc oczywiście może się okazać, że taka przejściówka nawet w związku z tym, że ma tyle tych możliwości, a w związku z tym jej cena nie będzie na poziomie 20-30 zł w sklepie, nie będzie się cieszyła zbyt dużym powodzeniem, no trudno, tak? No coś za coś, ona ma dużo możliwości, jest naprawdę dopracowana, już dopieszczona do granic możliwości, sporo czasu i nerwów straciłem na dopracowanie tej przejściówki, wydawało się to proste, ale słuchajcie, jednak troszkę czasu zeszło. Dobrze, mamy Bluetootha omówionego bardzo wstępnie. A co, na co dalej pozwala nam przejściówka? Otóż, słuchajcie, przejściówka ma, jak widzicie tutaj na końcu, w tym miejscu, takie gniazdko kanda jakby do programowania mikrokontrolerów. Oczywiście, o to pytało mnie wiele osób i jak najbardziej jedną z podstawowych funkcjonalności tej przejściówki będzie możliwość jej pracy jako najzwyklejszy programator mikrokontrolerów AVR8, słuchajcie, wszystkich mikrokontrolerów AVR8,
tych, które oczywiście współpracują z programem MKAVR Kalkulator, ponieważ on potrafi je obsługiwać. Ja również pokazałem, jak można bardzo łatwo sobie obsługiwać tego typu przejściówkę z poziomu wprost Eclipse'a, środowiska programistycznego. A zatem naprawdę świetna rzecz, słuchajcie, i mam nadzieję, że te osoby, które zajmują się akurat mikrokontrolerami AVR, docenią tą możliwość, ponieważ ona daje, słuchajcie, wiecie co? Mogę sobie nawet, jak już widzieliście pewnie w jednym z moich poradników, wziąć do ręki dwie takie przejściówki, tak? I to jest ciekawostka. I jednocześnie z tego samego komputera mogę sobie programować, podłączając oczywiście taśmę IDC do jednego układu i do drugiego, mogę sobie programować dwa oddzielne układy. To jest bardzo wygodne. Ja wiem, że nie każdy korzysta od razu z dwóch programatorów, ale spróbujcie sobie nawet zwykły programator USB ASP podłączyć razy dwa w komputerze. No problem, prawda? Tak samo niektóre inne programatory. Tymczasem tutaj mamy taką możliwość z marszu. Ja już nie mówię o tym, że to jest oczywiście tylko dla osób, które posiadają, które powiedzmy muszą zaraz kupić dwie przejściówki, ale czasami mamy programator ATB USB ASP, a do tego jeszcze taką przejściówkę, która pełni rolę dodatkowo programatora, dodatkowego, zaczyna być to, słuchajcie, naprawdę bardzo przyjemne i użyteczne. A więc kolejna funkcjonalność omówiona, programator AVR. No i ciekawostką taką dodatkową, jeśli chodzi o naszą przejściówkę, jest to, że będzie ona mogła, słuchajcie, działać jako przejściówka USB One Wire, czyli będzie mogła współpracować z czujnikami temperatury DS, ale uwaga, różnymi, DS18B20, DS18S20, DS1820, są to nieco różne czujniki. Być może innymi układami, ja wszystkich nie jestem w stanie przetestować, tu głównie mi chodziło o termometry i po to, żeby mogły one współpracować, słuchajcie, z takimi znanymi już programami, z których wiele osób korzysta, jak mogę, uwaga, teraz źle wymawiać nazwy, Lampa Marti, czy jakieś inne. Ja postaram się również, ponieważ mnie ten temat mocno zainteresował, przygotować także jakieś fajne oprogramowanie, które będzie mogło logować bezpośrednio pewne rzeczy. Dobrze, ale teraz nie będę opowiadał o oprogramowaniu, którego jeszcze nie zrobiłem, jakie będę tworzył w trakcie, że tak powiem, no w trakcie, tak? Tak, to tyle tylko mogę powiedzieć, bo chciałbym napisać oprogramowanie dosyć ciekawe, mam nadzieję, do użytkowania i do pomiaru temperatury, ale również do obsługi DMX-a. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musicie dać mi troszkę czasu. Natomiast w międzyczasie oczywiście można sobie z tych już omówionych funkcjonalności, zarówno RS485, 1Wire, korzystać przy pomocy innych programów. Tak? Na pewno tak można działać. Kolejną funkcjonalnością, słuchajcie, naszej przejściówki, to są tak zwane wyjścia mocy i układ ULN2803, pewnie Wam znany, dzięki czemu można podłączać bezpośrednio do naszej przejściówki, słuchajcie, wprost przekaźniki, 8 nawet przekaźników, które z kolei mogą sterować napięciem, nie wiem, 230 V, mogą coś tam załączać, mogą, wiecie, no nie tylko przekaźniki, można do cokolwiek innego. Mam nadzieję, że tutaj też ciekawe projekty powstaną w oparciu o tą przejściówkę. Wiecie, to nie jest tak, że ze wszystkiego można korzystać naraz w tej przejściówce. Wręcz przeciwnie. Jeśli korzystamy na przykład z OneWire, no to nie za bardzo możemy korzystać z RS232. Jeśli korzystamy z RS232 na przykład w standardzie właśnie RS232 plus minus 12 V, to nie możemy w tym czasie korzystać z RS485. Jeśli z RS485, to z innych i tak dalej. Jeśli z Bluetootha, to nie z tamtych. I, no, każde siebie wyklucza. Ale za to ta uniwersalność daje nam niesamowite możliwości, ponieważ słuchajcie, takie jedno narzędzie może być wykorzystywane naprawdę w przeróżnych sytuacjach. I ja powiem Wam, że już prototyp pierwszy, który tam zrobiłem, który wiadomo jeszcze musiałem dopracowywać, to mi sporo czasu zjadło. Już na co dzień go wykorzystuję do bardzo wielu projektów swoich, do jakiegokolwiek, gdzieś tam, nie wiem, jadę na serwis, cokolwiek, zabieram ze sobą przejścióweczkę, która pięknie działa. Na końcu może to nie jest funkcjonalność, ale przejściówka powstała z myślą o dopasowaniu jej do jakiejś konkretnej obudowy. W tym przypadku jest to standardowa obudowa Z o symbolu Z75. Pewnie znajdziecie ją w internecie bez kłopotu. Ona będzie również dostępna w naszym
waszym sklepie, ale uwaga, w naszym sklepie będą dostępne te obudowy, ale bez wyciętych otworów, tak? No tu już każdy musiałby we własnym zakresie sobie wziąć jakąś piłkę, brzeszczot, nie wiem, cokolwiek, wyżynarkę, laser i samemu sobie wyciąć otwory. Ja nie jestem w stanie tego zapewnić, natomiast pamiętam już po programatorach ATB USB ASP, że bardzo wiele osób mnie prosiło, żeby jak już powstaje kolejny moduł w firmie Adner, a ponieważ jest on zwykle praktyczny i do wykorzystania zewnętrznego w różnych najcięższych, tak zwanych heavy duty warunkach, tak, to warto, żebym miał, posiadał jakąś obudowę. I tu akurat obudowa Z75, później o niej kilka słów powiem. W takim razie przechodzimy do omówienia tej pierwszej podstawowej funkcjonalności. A zatem praca w standardzie RS232, czyli plus minus 12 V, słuchajcie, tak? Pamiętamy, że ta przejściówka ma również wbudowany układ MAX 232, który tak naprawdę daje te napięcie nie minus 12, tylko powiedzmy tam minus 8, 7, 9 do plus 8, 7, 9, no w tych granicach, ale możemy spokojnie się nią podłączać do jakichś innych sterowników naszych urządzeń, nie wiem, komunikacyjnych, tak? Czyli mamy kabel łączący USB komputer plus nasze urządzenie jakieś, tak? Jedno, po jednej stronie mam USB, po drugiej stronie wpinamy się właśnie taką wtyczką DB9. Proszę bardzo, o, DB9 się wpinamy i tutaj ja za chwilkę pokażę w praktyce, jak to będzie wyglądało. Druga sprawa, przejściówka ma możliwość, tu są takie piny wyprowadzone, że ona ma możliwość pracy, słuchajcie, w standardzie, sięgnę po taki wskaźnik swój ulubiony, ma możliwość pracy, słuchajcie, w standardzie TTL. Co to oznacza? Tu jest taka seria pinów, a może to pokażę za chwilę na rysunku na ekranie, gdzie piny RX i TX wyprowadzone są, a nie tylko piny RX i TX, tu jest wszystko pięknie opisane, może małymi literkami, ale z jakąś lupką da radę to podejrzeć. I tutaj mamy RX, TX i wszystkie wyprowadzone, słuchajcie, piny RS-232. To będzie można sobie podejrzeć na schemacie tej przejściówki, który opublikuję. Ale również będą jakieś tam dodatkowe jeszcze inne piny. Z czym one się wiążą, o tym za chwileczkę. Natomiast na pewno będzie można sobie spokojnie w końcu podłączać dzięki temu moduły Bluetooth, nasze mikrokontrolery, ale również inne mikrokontrolery zasilane, słuchajcie, niekoniecznie w standardzie TTL 0,5 V. A może mamy mikrokontroler AVR nawet zasilany 3,3 V, a może 1,8 V, a może jeszcze inaczej, tak, słuchajcie? I czy wtedy da radę skorzystać z tej przejściówki jako z programatora, jako z przejściówki do komunikacji, jeśli podłączymy do procka zasilanego niższym jeszcze napięciem? Oczywiście, bo pomimo, że przejściówka ma możliwość pracy w standardzie 3,3 V, to jeszcze w standardzie użytkownika, otóż wyprowadzony jest, słuchajcie, z tego fajnego układu FT232 pin VCC/IO, dzięki któremu możemy sami ustalić, jakie poziomy napięć będą na jego wyjściach RX, TX, DTR, RTS i tak dalej aż do RI. To oznacza, że jeżeli na przykład mamy mikrokontroler, jakiś AVR, ale dowolny inny, zasilany napięciem 1,8 V, na przykład, no strzelam teraz, czy tam 2,2 V, no nie wiem, jakkolwiek, co sobie wyobrazicie, to wystarczy doprowadzić napięcie zasilania tego mikrokontrolera do pinu VCC/IO na tej przejściówce, słuchajcie. Zobaczycie to później jeszcze na specjalnych rysunkach, do pinu VCC/IO i w tym momencie wyjścia przejściówki, jeśli chodzi o standard RX-a, TX-a i tak dalej, będą działać właśnie na tych poziomach logicznych. Fajne? No, tutaj się kłaniają przeróżne rozmaite modemy GSM-owe. Często ludzie chcieliby sobie je potestować, mają na przykład jakiś tam SIM, nie wymienię, SIM 900 albo jeszcze jakieś wiele innych, teraz moduły jakieś GPS-owe, które czasami mają wyjścia w standardzie, nie wiem, 3,8 V, 2,8, 1,8 i kurczę, problem, jak tutaj się skomunikować z nimi, trzeba jakieś przejściówki robić. Słuchajcie, jeśli chcecie prosto to sobie testować z terminalem takie swoje moduły, no to bierzecie właśnie przejściówkę ATB USB RS232, ojej, przepraszam, a ona ma możliwości takie, że można zasilać ją dowolnym napięciem.
Tak jak widać tu w następnym punkcie, właśnie mówię o możliwości dostarczania zewnętrznego napięcia, a zatem co to oznacza? To oznacza, że przejściówka nasza może udostępniać napięcie zasilania plus 5 V z gniazda USB mikrokontrolera na zewnątrz, jeśli pracujemy w tym standardzie TTL, ale jeśli nie chcemy i chcielibyśmy, aby ta przejściówka pracowała w standardzie właśnie naszego 1,8 V i tak dalej, możemy to napięcie dostarczyć bezpośrednio również na jeden z pinów przejściówki. Może to się wszystko na razie wydaje masło maślane, no to trzeba, zrozumieją to bardziej te osoby, które już mają takie konkretne potrzeby w tym zakresie i myślę, że to do nich dotrze, a ten natłok informacji niby z takiej zwykłej przejściówki, że robię nie wiadomo jak wszystko mającą, ktoś może pomyśleć, a po co mi to wszystko, no zobaczycie, wiele z tych opcji się przyda, jak nie teraz, to później. No i najważniejsza rzecz, słuchajcie, nasza przejścióweczka posiada wszystkie wyprowadzenia RS-232, bo one są bardzo potrzebne, zobaczycie do czego, przy omawianiu kolejnych funkcjonalności. Przechodzimy zatem do przejściówki USB RS-485DMX. Już wspominałem o tym, że może ona pracować w standardzie RS-485 od razu z marszu, pięknie, ładnie, jest włożony salak w przejściówce MAX-485 czy tam SN75-176, który jest jego odpowiednikiem i proszę bardzo, możemy dzięki niej od razu się wpinać, słuchajcie, w magistralę RS-485, tak? Przy okazji to oznacza, że możemy sterować urządzeniami DMX. No tu postanowiłem w ten temat powoli zacząć rozwijać, ponieważ wbrew pozorom bardzo wiele maili otrzymuję, aby zająć się w końcu kiedyś tym tematem i przy tej okazji postanowiłem się zająć, no bo czemu nie, słuchajcie, czemu nie? W związku z tym, że jest to sterowanie RS-485, to słuchajcie, nie musimy się przejmować od strony programistycznej na komputerze, jeśli komunikujemy się przez RS-232, piszemy na przykład własną aplikację do komunikacji. Nie musimy się w ogóle przejmować sterowaniem kierunkiem przepływu, tak? Czyli tym pinem DE, który włącza przejściówkę MAX-485 na odbiór albo na nadawanie. To wszystko za nas załatwia, słuchajcie, nasz służący w postaci salaka FT-232RL, tak? I do tego się sprowadza działanie RS-485, to w zasadzie wszystko jest automatycznie i my się nie musimy jako użytkownik niczym przejmować. Wiecie, można gdzieś w internecie znaleźć jakieś układy, które pozwalają nam zorganizować taką przejściówkę RS-485 w oparciu o dodatkowe jakieś układy przełączające to nadawanie. Ach, po co? Bierzemy sobie zwykły FT-232RL i mamy wszystko w jednym. Kurczę, po co się męczyć? Po co dokładać inne? Współpraca z Bluetooth to jest po prostu wyprowadzone gniazdko i taka, no powiedzmy, podpórka, która umożliwia dzięki również programowi MK4 Calculator bardzo wygodną i szybką konfigurację modułów Bluetooth BTN222 czy tylko modułów firmy Atmel. Nie, jeśli masz swoje tego typu moduły zrobione na własnej płytce, nie ma kłopotu, po prostu być może akurat zrobiłeś inne wyprowadzenia, nie będą pasowały do naszego, ale co za problem podłączyć to na kilku przewodach połączeniowych, tak? Mamy tylko zasilanie w postaci plus 5 V, masę do tego RX i TX, żadnych więcej durnych, niepotrzebnych sygnałów nasza przejściówka nie ma wyprowadzonych, szczególnie reseta albo CTS i RTS, bo one są niepotrzebne, nieużywane i to jest w ogóle bez sensu, tak? Możliwość jest dzięki temu konfiguracji dwóch modułów BTM222 do tej pracy jako sznurek, słuchajcie, tak zwany bezprzewodowy, o czym mówiłem w poradniku dotyczącym Bluetootha, tak? Jak sobie go obejrzycie, to zobaczycie, że teraz konfiguracja tego, nawet nie posiadając zestawu uruchomieniowego ATB, bo tam się posługiwałem, no siłą rzeczy, jeszcze wtedy nie miałem tej przejściówki samej, tylko zwykłej przejściówki, całym zestawem ATB i często ludzie nie rozumieli, o co chodzi, to co, to ja do zmiany ustawień BTM-a potrzebuję zestawu ATB, to bez sensu, ktoś czasami pisał czy mi zarzucał. Nie, tutaj mamy w końcu przejściówkę, będzie można wszystko robić. Bardzo ważną funkcjonalnością jest oczywiście wykorzystanie jej, współpraca z programem MK4 Calculator, możliwość wykorzystania jako programatora do wszystkich procków AVR8 w standardzie ISP pracującą w Eclipse, możliwość zintegrowania z Atmel Studio i Bascomem, ale uwaga, oczywiście przez program MK4 Calculator, ponieważ poczyniłem swego czasu pewne możliwości, które dają nam
możliwości, które dają nam możliwość, no, które dają nam możliwość szybkiego zintegrowania właśnie tego programatora z takimi środowiskami. Oczywiście kiedyś na blogu ktoś bardzo inteligentnie napisał mi, po co jakaś tam przejściówka do Bascoma, jak on ma wszystko. No to nie chodzi o to. I mi nie chodzi o to, że Bascom ma wszystko, czy nie ma wszystko, albo że Atmel Studio ma wszystko, czy nie ma wszystko. Czasami się przydaje skorzystać, słuchajcie, z takiego programatora, którego akurat nie ma w Bascomie i tak bywa. No na pewno nie ma w Bascomie programatora opartego o FT232. A tutaj proszę bardzo, akurat się może przydać taka przejścióweczka. Każdy, więc zobaczcie, jaka uniwersalność tej przejściówki, tak? Nawet jako programator. Możemy oczywiście zasilać z naszej przejściówki docelowy układ przez USB, co ja bardzo często czynię i to nie ma żadnego kłopotu. A co ciekawe, posiada przejściówka wbudowany tak zwany autoreset w trybie bootloadera dla Arduino. Tutaj wiele osób, które korzysta z, powiedzmy, z platformy Arduino, pytało mnie, czy taka przejściówka mogłaby również współpracować z takimi właśnie przeróżnymi, rozmaitymi klonami Arduino, tak? Czy będzie można za pomocą niej programować mikrokontrolery w tych zestawach Arduino? Tak, będzie można dzięki temu, że wbudowaliśmy. To jest bardzo prosty układ, to jest tylko jeden rezystor, jeden kondensator. Nie ma kłopotu. Sun River, użytkownik z naszego forum, bardzo fajnie opisuje to na swoim blogu. W razie czego zapraszam na jego blog. Informacje będą już, ukażą się w filmie, na filmie, jaka to jest strona. Kolejną funkcjonalnością, którą, o której już też wspominałem na samym początku, to jest możliwość dokonywania pomiarów temperatury za pomocą popularnych czujników cyfrowych, takich jak DS18B, 20, 20 i S20. Te dwa w tym miejscu to są czujniki 8-bitowe, przepraszam, o rozdzielczości 9-bitowej bodajże, a nie 12-bitowej, tak jak DS18B20, ale bez obawy. W oprogramowaniu, które ja przygotuję, będą one mogły mierzyć również temperaturę z rozdzielczością 12-bitową i to jest żadne tam, wiecie, hochsztaplerstwo. To jest pewna możliwość, specyfika tych układów. Automatycznie to wykrywa czujniki. Oczywiście będzie trzeba zainstalować tak zwane drivery od Microchipa. Ja się nie mylę, bo w tej chwili Maxim Dallas, przepraszam, a nie Microchipa, Temex zwane, ale to o tym kiedy indziej opowiem, będzie można z tego korzystać i tu widać takie dwa rodzaje oprogramowania jak Lampo Mitario, tak, to jakieś fińskie, prawda, spokojnie działa, próbowałem, pięknie działa, więc jak już ktoś używa takiego oprogramowania, a chciałby dalej rozwijać swoje jakieś tutaj pomiary za pomocą komputera, to proszę bardzo. Jeszcze jest coś takiego jak MR Soft, też fińska strona, no proszę bardzo, będzie to działało. Wyjścia mocy ULN2803, słuchajcie, możliwość podłączania przekaźników, diod LED, wentylatorów, innych odbiorników małej mocy, które zasilamy od 5 do 24 V. Przejściówka ma możliwość podłączania takiego napięcia i od razu wszystko jest zbocznikowane diodami, tak żeby nie było żadnych zakłóceń. Wszystko powinno pięknie i będzie pięknie pracować, gwarantuję to. To naprawdę jest bardzo wygodna funkcjonalność, ale szerzej o niej opowiem w oddzielnym poradniku, bo nie chciałbym jak zwykle tego tutaj podstawowego poradnika na temat funkcjonalności tej naszej przejściówki, powiedzmy, czasowo rozwlec do granic możliwości. No i na koniec możliwość użycia obudowy Z75. Płytka jest specjalnie zaprojektowana. Słuchajcie, w swoich narożnikach ma z jednej strony otwory, aby przymocować ją do jakiejś podstawy za pomocą zwykłych śrubek M3, średnica 3 mm, ale jeśli chcemy ją użyć do tej obudowy, to słuchajcie, tam są fajne takie frezy na brzegach, postaram się to pokazać na rysunku jeszcze w filmie oddzielnie. Można bardzo łatwo wyłamać te narożniki sobie po to, po co? Po to, żeby włożyć i żeby to się pięknie wpasowało do tej obudowy. Wtedy pozostanie nam tylko tutaj sobie w tym miejscu i w tym miejscu gdzieś, albo może na tym obrazku pokażę, w tym miejscu i w tym miejscu wyciąć prostokątne otworki, tudzież ewentualnie w wieczku tej obudowy wyciąć otwór na wtyk DB9 i tak dalej, po to, żeby sobie korzystać z
z innych ewentualnie wyprowadzonych sygnałów, właśnie DB9, Mac czy RS485 i tak dalej, no to już każdy będzie musiał sobie we własnym zakresie postarać się, aby to działało. Tak naprawdę, wiecie co, nawet można tą, tak jak tu na tym zdjęciu widać, słuchajcie, samą przejściówkę przykręcić do wieczka obudowy, słuchajcie, ja już tak próbowałem i to daje możliwość, że ona od spodu jest izolowana, więc już łatwo, już nie mamy takiego niebezpieczeństwa, że jak ona na czymś leży na stole, a tam mamy porozwalane często jakąś pensetę metalową, inne kabelki, druciki, że tam nie nastąpi jakieś zwarcie i to już działa. Wydaje mi się, że To by było koniec omawiania tych funkcjonalności. Dzisiaj chciałbym jeszcze tylko się skupić na kilku testach tych podstawowych funkcjonalności, jak komunikacji RS-232, RS-485, Bluetooth, czy też pokazać Wam, jak działa jakiś prosty mój programik na razie napisany, który pozwala odczytywać temperaturę szczelników DS18B20. Pozostałe rzeczy, jak DMX, ULM2803, myślę, że jeszcze się pojawią w kolejnych poradnikach i będziecie widzieli. Kilka przerwy i przechodzimy do omawiania takich przykładów praktycznych. A zatem słuchajcie, na początek zbliżam się do przejściówki. Proszę bardzo, tak ona wygląda, powiedzmy, w całej swojej okazałości. Jak widać, pierwsze co się rzuca w oczy, to w miarę przejrzyste, jasne opisy wszystkich rodzajów złączy, jakie występują na tej przejściówce. Począwszy tutaj może od prawej strony, nie wiem czy po kolei, czy nie po kolei, nieistotne. Spójrzcie, mamy złącze kanda, spróbuję nawet to jeszcze bardziej z bliska pokazać. Złącze kanda i mamy nawet bardzo dobrze pokazane jedynka, MOSI, MISO, wszystkie wyprowadzenia złącza kanda. Tutaj mamy VCC out, ten czerwony jumperek służy do tego, żeby załączać napięcie zasilania plus 5 V z USB na zewnątrz. W tym celu tutaj jest umieszczona z kolei też taka zielona dioda, która powinna się zapalić. Może od razu na gorąco spróbuję to pokazać, a więc przyłączam, słuchajcie, napięcie zasilania w ogóle USB do gniazdka. Widać, że to się załączyło, bo mignęła nam tutaj jakaś tam niebieska dioda, czy jakiekolwiek diody. I teraz spójrzcie, wezmę pensetę i tą zworkę, która jest rozwarta w tej chwili, zewrę. I o, widzicie już, że tam się zapaliła taka zielona dioda. Zielona w niektórych przejściówkach będzie niebieska, no nieistotne, jaka była pod ręką, taką się wlotowało, to chyba nie jest istotne. Ważne, że ona sygnalizuje, że zasilanie jest wystawiane na zewnątrz, ale jeśli z worka jest zdjęta, a układ programowany, czy też z którym się komunikujemy, jest zasilany z własnego źródła zasilania, to jeśli przy rozpiętej zworce zasilania ta dioda się świeci, to oznacza jedynie tyle, że właśnie mamy napięcie z zewnątrz. Warto czasami dla oka, żeby sobie tylko tej pensety nie wsadził w oko, mieć czasami wszystko, że tak powiem, no, pod ręką, pod okiem, żeby to móc obserwować, tak? Dobrze. Tutaj mamy, słuchajcie, dalej, co my mamy w naszej przejściówce. Tu widzicie pięknie wyprowadzone złącze opisane RS-232. To są właśnie trzy wyprowadzenia i tylko trzy standardowego złącza RS-232 pracującego w standardzie RS-232, czyli plus minus 12 V. Mamy zatem sygnały, widać, RX od lewej, TX i GND. To tutaj podłączymy sobie, za chwilkę zobaczycie, zrobię test, standardowe wyprowadzenie, tu akurat będzie żeńskie, DB9, tu podłączę sobie końcóweczki do tego i będziemy się łączyć przez port COM w komputerze. Stary port COM RS-owy, ja jeszcze mam taki port w komputerze. Dalej mamy, słuchajcie, tutaj 8 wyjść, które mogą być niezależnie programowalne jako włącz, wyłącz. To wszystko dzięki układowi ULM2803, oczywiście zakładając, że w tym czasie nie korzystamy z tej przejściówki jako przejściówki USB RS-232, 485, jeden one wire czy programatora, tak? No, albo jedno, albo drugie, ale jak mówiłem, o tym sobie powiemy w terminie późniejszym. Tutaj mamy takie dwie zworki, z których jedna domyślne widzicie przy okazji ustawienia tychże zworek.
czerwona, jak widzicie, zresztą pełna jest konsekwencja. Ja w ogóle lubię używać kolorowe zworki, czy w zestawach ATB, czy w ogóle w naszych produktach. Oczywiście już się spotkałem z zarzutami wielu malkontentów, którzy mówią, że o, to jakieś przedszkole, cukierkowe, bzdety, bzdety, kitu, kitu. Ja to nie robię dla malkontentów, ej, malkontenci. Ja robię to dla siebie, słuchajcie. To ma być wygodne i ma mi się od razu wzrokowo pewne rzeczy mają mi się kojarzyć. Jak widzą tutaj akurat czerwone zworki, to one są związane bezpośrednio z zasilaniem. I rzeczywiście zasilanie albo podajemy wprost z USB albo zewnętrzne, tak? PWR mamy zworkę. Tak samo tutaj na wyjściu mamy VCC out, czyli wyprowadzenie napięcia na zewnątrz. Tą niebieską zworką, podobnie zresztą jak w zestawach ATB, możemy sobie ustawiać standard napięcia albo TTL, albo 3,3 V, ale przecież na początku mówiłem, że można jeszcze inne warianty ustawić, czyli takie, jakie mamy zasilanie z własnego mikrokontrolera, na przykład 1,8, 2,2 V, cokolwiek. W takiej sytuacji po prostu zdejmiemy zworkę w ogóle, tak? Natomiast napięcie VCC-IO dostarczymy tutaj do wyprowadzeń. Może zbliżę to, zobaczę, czy załapię ostrość. Załapała, proszę bardzo. Tutaj jest takie 12 wyprowadzeń i proszę bardzo, one są pięknie opisane, tak? TX, RX, RTS, CTS, DTR, DSR, DCDRI, VCC External, czyli zewnętrzne zasilanie. Wyprowadzony, słuchajcie, również mamy, chyba nie wspomniałem o tym wcześniej, generator TTL o częstotliwości 6 MHz. A zatem, jeśli ktoś z Was przypadkowo, to się tak nazywa popularnie, zablokuje procesor AVR poprzez ustawienie fuzbitami jego taktowania na zewnętrzny generator TTL, to słuchajcie, nasza przejściówka USB RS232 ATB ma możliwość ożywienia takiego procesora. Proszę bardzo, wystarczy podłączyć wyjście właśnie 10 tego złącza, tutaj widać jest opisany TTL generator do pinu XTAL1 mikrokontrolera, oczywiście masę należy podłączyć do naszego układu, w którym jest mikrokontroler i od tej pory program MK4 kalkulator, czy też jakiś inny, jeśli innego używacie, będzie mógł spokojnie to zobaczyć. Zatem widzicie, tutaj są wyprowadzone wszystkie wyjścia RS-232. Tutaj mamy takie złącze bardzo proste na te czujniki one wire. Oczywiście jeśli chcemy ich podłączyć kilka, to wszystkie łączymy równolegle. I proszę bardzo, ja tutaj to w taki uproszczony sposób pokażę. Proszę bardzo, biorę sobie jeden czujnik, podłączam go tutaj, tak? A nawet mogę sobie wpiąć jeszcze drugi. Co sobie za chwilę zrobimy testy, o proszę bardzo, są dwa czujniki, widzicie, że włączone i za chwilę będziemy widzieli, że zostaną one pięknie wykryte, ale to za chwilkę. Tymczasem, żeby mi tu nie zniknęło, podłączę domyślnie zworkę, o tak, tą, która mówi, bo pracujemy, umawiamy się na razie w standardzie TTL plus 0,5 V. Tutaj mamy taką zworkę, słuchajcie, AEST. To jest właśnie ta zworka na potrzeby arduinowców, ale nie tylko, bo jeśli na przykład korzystamy z programu MK Bootloader, a chcielibyśmy korzystać z zewnętrznego sygnału resetu z programu MK Bootloader, co również pokażę za chwilę w praktycznym doświadczeniu, to będzie można tą zworkę po prostu zapiąć, tak? W ten sposób. Normalnie domyślnie ona jest rozłączona. Teraz tak, tu mamy gniazdo, słuchajcie, pod Bluetootha, pewnie Wam już znane z zestawów ATB, ono jest takim kluczem, który, słuchajcie, powoduje, że niezbyt uda się nam niepoprawnie tego wszystkiego włączyć. Przy okazji mamy opisane ładnie wyprowadzenia TXD, to znaczy TXD z przejściówki, słuchajcie, żeby nie mylić, z moduł ATB Bluetooth w tym miejscu ma pin RX, tak? Chodzi o to, że nadawanie jest podłączane do pinu odbierającego i odwrotnie pin RXD jest podłączony przejściówki do pinu TXD z Bluetootha, GND i VCC. Tutaj, słuchajcie, trzy ważne jumperki. Pierwszy z nich, mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne, słuchajcie, nazywa się MAX485, a zatem jeśli chcemy korzystać z układu i z magistrali RS485, tak,
to wystarczy zapiąć tę zworkę, przy czym należy mieć na uwadze, że w tym momencie rozłączamy zworkę Max, o tutaj ją widać, tą nazwę Max 232 oraz tą zworkę, która jest nazwana, może tutaj ta żółta ją zasłania, ja sobie pozwolę na chwilę zdjąć. I teraz spójrzcie, tutaj widać taka zworka, jest ta zielona z kolei 1WRX, magistrala One Wire, tak? Otóż, tak jak mówiłem, albo korzystamy z, ja bym powiedział tak, oczywiście na pojedynczym pinie zawsze zostawiam sobie te zworki, żeby one mi się gdzieś nie pogubiły, aczkolwiek zawsze powiem, że z takim niedowierzaniem patrzę, jak od klienta czasami dostaję coś do sprawdzenia, a naprawdę połowy zworek nie ma, szkoda mi wkładać te kolorowe zworki, bo ja naprawdę z nich korzystam, a jakoś wielu klientów nie docenia tych zworek, szkoda, no ale trudno, ja będę z uporem maniaka stosował kolorowe zworki. Otóż słuchajcie, albo korzystamy z RS485, albo z Max 232, czyli z RS-232, czyli tutaj na górze z tych pinów, albo z One Wire, czyli z pomiaru temperatury, tak? W lewym dolnym rogu, słuchajcie, naszej przejściówki mamy trzy diody świecące. Oczywiście można sobie zamontować, jeśli ktoś będzie chciał sobie pięknie zrobić to w obudowie Z75 i wyprowadzić diody świecące na zewnątrz, tak? Być może to będzie obudowa nieprzeźroczysta, takie jak my mamy te niebieskie, półprzeźroczyste, tylko czarna obudowa, to wtedy wiadomo, że tych diod SMD nie będzie widocznych. One są malutkie w rozmiarze 0,603, a zatem niezbyt byłyby widoczne wewnątrz czarnej obudowy nieprzeźroczystej. Dlatego też można sobie ewentualnie je odlutować i wlutować tutaj bezpośrednio trzy diody przewlekane, 3 mm, czy też nie wiem, jakie kto chce, 5 mm nawet, i wyprowadzić je sobie pięknie do obudowy Z75. Tutaj mamy gniazdo USB, słuchajcie, mini USB, jak widać, przy czym szczerze powiem, że nie jestem do końca przekonany, czy będziemy docelowo używali gniazda mini USB, czy nie przejdziemy na gniazdo normalne USB, to wielkie. Niektórzy oczywiście, chociaż zobaczymy jak ta przejściówka w ogóle się przyjmie, jak ona będzie używana, jakie będą Wasze zgłaszane potrzeby. Tu w tym miejscu widzimy koralik ferytowy na zasilaniu z USB, aby nie było żadnych przepięć. Natomiast tu jest złącze śrubowe, słuchajcie, do czego? Otóż jeśli do tych wyjść układu ULN2803 podłączymy sobie jakieś przekaźniki na oddzielnej płytce na przykład, bo będziemy chcieli sobie wykorzystać bezpośrednio z komputera, sterować jakieś urządzenia zasilane 230 V, nie wiem, oświetlenie, cokolwiek, jakieś inne urządzenia, a zobaczycie, że tu fajne programiki się jeszcze pojawią, mam nadzieję, takie narzędzia, które będą do wykorzystania nie tylko dla programistów, ale dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o programowaniu na PC, a chcieliby, że tak powiem, mając włączony komputer, sterować sobie pewnymi urządzeniami. Myślę, że to będzie fajna rzecz. To też można podłączyć sobie tutaj przekaźniki, natomiast tu w tym miejscu, może pokażę z bliska, widać może nie tak do końca wyraźnie, ale tam jest, podłączamy do tego pinu plus 12 V i GND. Plus 12, to znaczy jeśli przekaźniki zasilamy napięciem plus 12, to plus 12. Jeśli, oczywiście możemy użyć przekaźników zasilanych 5 V, to podłączamy tam napięcie zasilania przekaźników, przy czym uwaga, może nie polecam, wtedy polecam zastosować jakiś zewnętrzny zasilacz do zasilania cewek, aż na przykład 8 przekaźników, chyba że to będzie 1 czy 2, to można użyć 5 V z USB, ale jeśli więcej, to naprawdę nie ma co zbyt dużo prądu pobierać z USB, chociaż myślę, że naprawdę nie bójcie się i spokojnie można użyć prądu z USB, podessać, jak to się mówi, do 500 mA spokojnie, ale i więcej, i 750 mA spokojnie USB sobie poradzi. No, może nie z notebooka, albo nie z każdego notebooka, ale naprawdę nie ma co się obawiać i wcale nie jest tak, jak to niektórzy Wam wciskają, że z USB można pobrać tylko 500 mA. Oczywiście standard o tym mówi, ale to chodzi o układy scalone, które sterują mocą zewnętrznych urządzeń. Generalnie linie USB nawet w standardzie 1.0, 2.0 umożliwiają pobór prądu większego niż 500 mA, więc tego się
nie obawiajcie, aczkolwiek w przypadku stosowania notebooków, no to wiadomo, no kto będzie tam z notebooka sobie zasilał jakieś tam rzeczy, żeby mu bateria padała. No chyba, że ten notebook rzeczywiście stary i stoi sobie i służy do sterowania czegokolwiek zamiast komputera stacjonarnego, bo gabaryty są niewielkie, tak? Dobra, tyle o zworkach, o jumperkach na naszej przejściówce. Mam nadzieję, że to wszystko jest w miarę jasne. Teraz spróbujemy sobie, ja tu znowu założę zworki tak jak były, domyślnie, czyli rozłączona zworka WRX tylko na jednym pinie, rozłączona zworka RS485, natomiast uwaga, teraz zobaczcie, zapnę zworkę RS232, ponieważ w tej chwili przechodzimy do testu komunikacji RS232 ze standardowym portem COM1 w komputerze, który pracuje na napięciach plus minus 12 V. W takim razie, słuchajcie, przechodzimy do ćwiczenia. Jak widzicie, podłączyłem sobie za pomocą trzech zwykłych przewodów, wyprowadziłem złącze RS232 w standardzie plus minus 12 V, podkreślam to z uporem maniaka, dla wszystkich, którzy nie rozumieją, czym różni się RS232 od RS232 TTL. Podłączamy to, jak widzicie, to jest charakterystyczne, za pomocą złączy DB9 do portu. Tu mam wyprowadzony, w tym ręku trzymam port COM stary, COM1 w komputerze. Tutaj wtyczka z naszej przejściówki. Oczywiście można sobie łatwo wyobrazić, że ten COM1 to jest nasz jakiś, nie wiem, sterownik, komputer w samochodzie, który ma złącze zwykłe RS232, jakiś tam kontroler do gazu, jak tu mnie ludzie często pytają i tak dalej, tak? Proszę bardzo, to jest w tej chwili tutaj podłączone. Tu natomiast podłączamy sobie naszą przejściówkę do portu USB mikrokontrolera i proszę bardzo, mamy działające już połączenie, przy czym teraz trzeba byłoby to jakoś sprawdzić i pokazać, że działa. W tym celu posłużę się programem MKVR kalkulator, zamiast może odpalać dwa razy program PuTTY. Jak widzicie, program MKVR kalkulator w najnowszej wersji po rewolucji wykrył nam pięknie naszą przejściówkę, tak, ATB RS232 1.1, i mogę sobie, tak naprawdę skorzystam sobie z narzędzia, które jest niby do ATB BTM222 config, ale tam mam dwa terminale tak naprawdę, takie zwykłe, proste terminale, i to z nich skorzystam. Jeden terminal podłączę do portu COM1, a drugi do portu jakiego? COM, spójrzcie, 240, słuchajcie, takiego wysokiego portu. Ja tu tyle tych przejściówek już testuję, że mi Windows tutaj namnożył tych numerków, spójrzcie, aż 240, ale wszystko powinno działać. A zatem klikam sobie ATB BTM222, przesunę sobie to tak w obszar tutaj, żeby było widoczne. I teraz spójrzcie, w lewym okienku ustawiam sobie w tym jednym terminalu port COM240, tak jak mam tutaj, tak? W drugim natomiast terminalu, tym, który jest niby przeznaczony do Bluetootha, ale tak naprawdę przecież to nie tylko do Bluetootha, no możemy sobie użyć, widzicie, tutaj mamy COM1 dostępny, proszę bardzo. I teraz tak, klikam sobie połącz, oczywiście nieważna jest kolejność, czy najpierw ten zrobię połącz, czy ten. Tu się łączę z portem COM1. To, że mi się zapaliło to jakiś Bluetooth, coś tam, no nieistotne, wiecie, podłączyło mi się w tej chwili ten terminal po prawej stronie, podłączył się z portem COM1. Jest podłączony, działa. Po lewej stronie mam terminal na porcie COM240, wybrałem akurat prędkość 19200, ale oczywiście mógłbym wybrać dowolną, byle w obydwu terminalach była ustawiona tak samo. Klikam połącz. I teraz spójrzcie, tutaj sobie wpiszę jakąś, tu domyślnie była jakaś tam wartość wpisana, sobie może wpiszę tam na przykład, nie wiem, ala, tu muszę sięgnąć z sorki do klawiatury, ala i ola, no jakiś tam bzdurny tekst. I słuchajcie, skoro kliknę send, przy okazji obserwujcie tutaj diody TX, RX na tej przejściówce, która teraz mignie, zobaczycie, że to zadziała. Uwaga, klikam wysyłanie, klik. Jak widać, pojawiło nam się tutaj, proszę bardzo, czy nam miga dioda, no miga, tutaj tylko to jest tak trochę może słabo widoczne, ale tutaj ta dioda w tym miejscu pokazuje specjalnie wskaźnikiem, ta dioda nam miga, tak? A zatem mamy odbiór danych przez RS232 tutaj tą drogą,
przez RS232 plus minus 12 V do przejściówki i jest to odbierane. Teraz spójrzcie, tu mam napis test, a zatem będę teraz wysyłał dane z tego terminala, który jest podłączony przez ten port USB, wirtualny port COM. Słuchajcie, może tutaj się troszeczkę pomyliłem. Tutaj wysyłałem, przepraszam, przez właśnie port nasz wirtualny COM240 do COM1, tak? Teraz z kolei przejdę do portu COM1, do tego terminala. Trochę to takie, wiecie, masło maślane wychodzi, no ale zobaczycie, że działa. Teraz wysyłam napis test, który powinien się pojawić w tym drugim okienku. Proszę bardzo, pojawia się napis test, przy czym tym razem miga nam tutaj dioda, trochę za duże jest oświetlenie, ale widać tutaj, jak szybko naciskam, że tym razem miga nam dioda, tutaj druga, TXD, tak? Jak tutaj klikam, to nam pojawia się i widzicie na przemian. Oczywiście mogę sobie zmienić, a test tam jakiś, wpiszę teraz bzdury, żeby było widać, że coś się dzieje. Tak, tutaj teraz też mogę zmienić coś tam na... O, tak, i widać, że to działa komunikacja w dwie strony. A więc przejściówka swoje podstawowe zadanie komunikacji pomiędzy portem USB a urządzeniem pracującym w standardzie RS232 na napięciach plus minus 12 V podłączonych do, gdzie to jest podłączone do na przykład jakiś, wyobraźcie sobie, sterownik PLC do RS-232, złącze DB9. Wszystko działa, mam nadzieję, że widzicie, że to działa poprawnie. W takim razie spróbujmy sobie przetestować teraz Bluetootha, tak? W tym celu odpinam na razie zasilanie całej przejściówki, odpinam tego naszego RS-232. Może tu sobie pozwolę odłożyć to na bok. I teraz biorę sobie nasz moduł ATB-BTM, któremu już odpowiednio piny skierowałem w dół, po to, żeby on tu, powiedzmy, wygodniej siedział. Proszę bardzo, podłączam go, żebyście widzieli do tego gniazdka. O, proszę bardzo, tutaj. Tak? Opiera się on na tej podstaweczce tutaj. Troszeczkę będzie może słabo widać te migające diody od spodu, ale to będzie takie podświetlenie w dół. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Zatem, słuchajcie, rozłączamy sobie cały ten panel. Podłączamy zasilanie. Widzicie pewnie tuż tutaj jakby w tle, że zapaliła się czerwona dioda, która oznacza, że moduł ma włączone zasilanie i miga ta dioda niebieska w module ATB-BTM, która oznacza, że jeszcze moduł nie jest połączony od strony Bluetooth z komputerem. Ja oczywiście w komputerze, słuchajcie, mam przejściówkę USB Bluetooth, takiego dongla, za pomocą tej strony spróbuję się podłączyć do tej przejściówki, tak? To jest u mnie port, zaraz sprawdzę. Słuchajcie, przesunę sobie tutaj. U mnie to jest port 215, z tego co pamiętam, już teraz nie będę, wiecie, tak skonfigurowaną mam przejściówkę USB RS232, że to jest port 215. Spróbuję teraz kliknąć połącz i obserwujcie teraz tutaj to miganie niebieskiej diody LED. Jak kliknę połącz i nastąpi zestawienie połączenia Bluetooth, to ta dioda przestanie migać. Uwaga, klikam. Jest. Przestała migać. A zatem połączenie Bluetooth już mam nawiązane. Oczywiście port po lewej stronie nadal pozostaje portem COM240, a zatem klikam połącz. Proszę bardzo, również nastąpiło połączenie. Teraz mogę sprawdzić, czy mogę teraz sprawdzić połączenie na przykład pomiędzy dwoma modułami. Proszę bardzo, wysyłam test i tutaj już mi poprzez łącze Bluetooth leci to na drugą stronę. Tutaj wysyłam polecenie AT, niestety, ponieważ jest zestawione łącze Bluetooth, to zamiast polecenia AT trafiać do modułu i dać jakąś odpowiedź, trafia do łącza Bluetooth. Pamiętajcie o tym, bo czasami ktoś połączy się z dwóch stron do modułu i się dziwi, że nie działają mu komendy AT. Żeby te komendy AT działały, to muszę, słuchajcie, się rozłączyć od strony Bluetooth z modułem ATB-BTM. Widzicie, teraz nastąpiło polecenie disconnect, się nam tutaj pojawiło. I teraz, jak wysyłam polecenie send AT, to dopiero wtedy moduł ATB-BTM odpowiada mi na komendy. W tym czasie cały czas dioda niebieska miga, ponieważ nie ma zestawionego połączenia Bluetooth. Mogę sobie w tym momencie kliknąć MAC adres, aby sprawdzić MAC adres naszego modułu Bluetooth. Mogę sobie kliknąć połączenie info,
klawisz info, który mi wyświetli ustawienia bieżące naszego modułu BTM, a zatem widzicie, że jest to niesamowicie przydatna rzecz, ta nasza przejściówka ATB USB RS232 do konfiguracji właśnie modułów ATB BTM, nie tylko, w ogóle BTM-ów 222. Tutaj przy okazji widzicie, przełączę się tylko w ten sposób, tutaj przy okazji widzicie podstawowe jakieś polecenia, wyjaśnienia. No, mam nadzieję, że obejrzycie tutaj sobie inne poradniki, które mówią o komendach do Bluetootha i tak dalej. To jest dostępne, to okienko w tym BTM Helper i można sobie spokojnie, śmiało wysyłać. Tylko, że widzicie, teraz jak wysyłam AT, to mi odpowiada moduł Bluetooth, tak? Jak wyślę na przykład polecenie ATI, to mi oczywiście tutaj jakiś error, bo jest ATI1, musi być, zdaje się, żeby moduł Bluetooth odpowiedział, proszę bardzo. O, to moduł Bluetooth odpowiedział. To samo się dzieje z klawisza info, jak widzicie, tak? Dopiero jak znowu połączę się z modułem Bluetooth od strony Bluetootha tak naprawdę, uwaga, klikam, ta dioda znowu przestanie migać, niebieska, to w tym momencie znowu polecenie tutaj info, słuchajcie, zobaczcie, że przechodzi mi bezpośrednio na drugą stronę, tak? Mogę sobie konfigurować moduł na przeróżne sposoby, ale mogę sobie wysyłać w jedną i w drugą stronę jakieś dane, tak? Jak widać, przejściówka pięknie z modułem Bluetooth działa, mamy narzędzia gotowe w programie MKV Kalkulator, wszystko działa w porządku. Zatem teraz szybciutko sobie spróbujmy przetestować połączenie RS485, przy czym tutaj no, pozwólcie, że posłużę się ATB. Przy czym, kurczę, spójrzcie, popełniłem tutaj mały błąd. Używałem wprawdzie przejściówki ATB BTM222, ale zapomniałem rozłączyć z worki MAX232, a w związku z tym na jednej linii były podłączone linie TX niepotrzebnie. Dlatego pamiętajcie, no nie popełniajcie tego błędu. To powinno być rozłączone, jeśli używamy BTM-a. Teraz przesuwam tutaj nieco zestaw ATB. Podłączam sobie do niego tutaj piny A i B magistrali RS485, A w tym miejscu, B w tym miejscu. Mogę załączyć z workę teraz, słuchajcie, MAX485, jak widać tutaj, ponieważ rzeczywiście będę korzystał z tego scalaka i komunikacji RS485. Sekundka, spróbuję tylko tutaj uchwycić cały zestaw ATB na ekranie. O, teraz mam cały zestaw ATB i uwaga, podłączam sobie, słuchajcie, zestaw ATB i w nim jego przejściówkę również konfiguruję do pracy jako RS485, a jednocześnie naszą przejścióweczkę również wykorzystuję jako RS485. A zatem program MKAVR Kalkulator, słuchajcie, chyba go wyłączyłem, niechcąco jeszcze raz go włączę, wykrył mi teraz dwie generalnie przejściówki, tak? Dwie sztuki, proszę bardzo. Przy czym jedna to jest zestaw uruchomieniowy, a druga to jest nasza przejściówka tutaj ATB RS232. Pierwsza jest nasza przejściówka jest RS232 na porcie COM240, natomiast zestaw pojawił się na porcie COM245. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że teraz jak uruchomimy sobie to okienko do testowania z dwoma terminalami, to będę musiał ustawić znowu z lewej strony COM240, to jest odpowiednik tej naszej przejściówki, natomiast COM245 to będzie port COM zestawu ATB. Uwaga, tu klikam połącz, tu zapominamy o tym, że to jest Bluetooth, tak? Połączyło nam się w tej chwili komputer przez terminalem, przez port tutaj, jak widzicie, paluchami pokazuje USB i przez tutaj kabelki przejściówkę RS485, która tutaj idzie tymi kabelkami z kolei AB do drugiej przejściówki. Natomiast tutaj klikam połącz
I w tej chwili nastąpiło połączenie przez ten port USB, paluchem pokazuje naszej przejściówki i również mamy w jednym terminalu jedno i drugie. Tu już widać nam wskoczyło AT1, bo po starcie tego lewego terminala zwykle to jest wysyłane. Spójrzcie, klikam tutaj send i polecenie AT jest wysyłane, jak widzicie, również tutaj do tego, nie wiem czy tu będzie widać miganie tych diodek, ale chyba widać tutaj tak wprawdzie sobiutko, ale miga jednak dioda tutaj przy moim kciuku tym, prawda, nadawcza. Teraz klikam send i proszę bardzo, w drugą stronę, tu oczywiście nie patrzymy co się dzieje na wyświetlaczu LCD, bo to jest nieistotne, my nie korzystamy w tej chwili z mikrokontrolera, tylko z dwóch przejściówek USB RS485, bo oczywiście w zestawach ATB mamy jednakowo również jednakową przejściówkę USB RS485. Ja to wykorzystuję tylko po to, żeby Wam zademonstrować, że zarówno przejściówka USB RS485 w naszej przejściówce ATB, kurczę, masło maślane się tworzy, no ale wiecie, no to jest taki najprostszy mechanizm, na którym mogę, w oparciu o który mogę Wam to szybciutko, pięknie pokazać, że to wszystko działa i ma się dobrze, tak? Tutaj w drugą stronę oczywiście mogę jak szybko napisać tu jakiś tam byle jaki tekst, proszę bardzo, tutaj też mogę ten tekst zmienić i jak widać wszystko jest przesyłane, diody migają, wszystko działa. W takim razie pozostało nam szybciutko teraz zobaczyć, słuchajcie, rozłączymy się z tego, przetestować połączenie OneWire, rozłączę na chwilę, słuchajcie, zasilanie, tutaj tylko sobie obniżę kamerę, aby widzieć bliżej tylko samą przejściówkę. Odłączę sobie zasilanie, włączę na początku tylko jeden termometr cyfrowy, tutaj do tego gniazdka, mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. Przy czym pamiętam, że muszę rozłączyć tym razem również ten MAX 485, więc rozłączam. Rozłączam MAX 232, a zieloną zworką podłączam 1WRX, czyli podłączam magistralę OneWire. Oczywiście to wymaga uprzednio zainstalowania driverów Temex, o czym poinformuję w oddzielnym poradniku, który będzie mówił na przykład tylko o wykorzystaniu pomiaru temperatury za pomocą naszej przejściówki. Ale tutaj chciałbym pokazać szybciutko, że to działa i za pomocą prostego, przykładowego programiku pokazać Wam, jak to działa. W tym celu uruchomię najpierw program, sekundka. Słuchajcie, taki otóż program kiedyś już dawno temu popełniłem, on się nazywa MK OneWire i za jego pomocą możemy sobie właśnie dokonywać tak naprawdę testowania podstawowego, czy nam ta przejściówka z tym pomiarem temperatury działa. Ale uwaga, drivery Temex wymagają, słuchajcie, zobaczcie, tu się pojawił wręcz komunikat, w naszym programie podłączono COM240 i program MK for Calculator wykrył zresztą port COM240. Kłopot polega na tym, ja może ten program MK for Calculator jeszcze raz tu jednak uruchomię, że drivery Temex chcą działać tylko z przejściówkami, które są podłączone do portów COM o numeracji od 1 do 15 czy 16 bodajże. Natomiast z COM 240 to się nie uda. Zobaczcie, klikam start i error, brak silników na magistrali OneWire. Pamiętajcie o tym. Trzeba zmienić port COM. W jaki sposób to zrobić? Ano, wystarczy wywołać menadżera urządzeń. Uruchamiam sobie okienko, ja mam akurat Windowsa 8 z menadżerem urządzeń. Chwilkę to wszystko poprzesuwam w odpowiednie miejsca. I spójrzcie, tu wchodzę, to podobnie robicie w Windowsie XP, w Windowsie 7 czy Vista. Wchodzimy sobie w porty COM i LPT i spójrzcie, mamy tutaj naszą przejściówkę COM240, tak jak tu nam zresztą MKA for Calculator podpowiada. Co zrobić, żeby ją przestawić na niższy port? Naprawdę jest to bardzo proste. Niewiele osób często o tym wie. Wystarczy kliknąć w to dwa razy, pojawia nam się okienko, przechodzimy do zakładki ustawienia portu, a tutaj do klawisza zaawansowane. Klikamy klawisz zaawansowane i spójrzcie, w tym miejscu, ja oczywiście tu mam masakrę, zobaczcie ile u mnie jest portów w użyciu i tak dalej, ponieważ wiecie, no ja testuję mnóstwo tych zestawów uruchomieniowych, przejściówek i tak dalej. Ale podjeżdżam sobie na samą górę i pomimo to, że mam w użyciu, przecież i tak naraz nie używam wszystkich portów, no nie wiem, strzelam sobie,
Ustawię sobie port COM 7, proszę bardzo, i klikam OK. Po kliknięciu OK spójrzcie, co się stanie z żółtym okiem programu MKV Kalkulator, który zacznie wykrywać właśnie tą zmianę portu. Uwaga, OK. Tu oczywiście jeszcze muszę potwierdzić, tak, że się zgadzam. Już oko zrobiło się fioletowe, wykrywa. Zaraz nam się, o proszę bardzo, COM 240 zmienił się na COM 7, prawda? Żeby to oczywiście zadziałało dla naszego programu MK OneWire, tego testowego, to muszę jeszcze raz go rozłączyć mu zasilanie, poczekam aż zniknie, tam to oczywiście te podpowiedzi to mamy z programu MK for Calculator. Podłączam jeszcze raz zasilanie, ale oczywiście program MK OneWire nam też powinien tu wykryć, proszę bardzo, COM 7 podłączony FT232R. Również wykrył swoją drogą i teraz klikam start. Uwaga, start. Tym razem już na niebiesko mam start. Diody nam, słuchajcie, zaczęły tutaj migać jak szalone. To oznacza, że w tej chwili, o, już jest, proszę bardzo, została odczytana ilość czynników na magistrali, tylko jeden. Bardzo ładnie, proszę bardzo, zaczyna to działać. Ale teraz, żeby nie było, że ja tutaj coś kłamię, podłączam jeszcze na, że tak powiem, siłę. Tutaj drugi czujnik. Oczywiście w trakcie, gdy go podłączę na siłę, w trakcie działania pierwszego, bez uruchomienia ponownego programu MK OneWire, to został wykryty tylko jeden, to przy starcie programu, a zatem muszę jeszcze raz ten program uruchomić. Tak? Wyłączam zatem. Ponownie uruchamiam program. I teraz spójrzcie, klikam od nowa. Start. Oj, brak czujników na magistrali. Coś nam tutaj... Ach, bo COM 6 mi się ustawił, przepraszam, COM 7 muszę oczywiście wybrać. Start. Proszę bardzo, połączenie aktywne. Diody nam migają jak szalone. RX, TX, czyli drivery Temex się kontaktują. Już odczytują dane. Proszę bardzo, mamy dwa czujniki. Oczywiście tutaj nam jakiś... Być może coś nie styka do końca. A, rzeczywiście, słuchajcie, bo jeden pin nam się tutaj nie wetknął do końca. Jeszcze teraz, o, teraz go wetknę. Proszę bardzo, i po ponownym odczycie temperatury, po ponownym odczycie już powinny temperatury wrócić do normy. Ach, tylko że tym razem wykrył się tylko jeden, słuchajcie. Jeszcze raz rozłączę i podłączę. Tak? A przy okazji widzicie, że czujniki muszą być prawidłowo podłączone do magistrali, żeby działały. Tak? I teraz jeszcze raz klikamy start. W tym momencie zostaje wykryta ilość czujników na magistrali 2 i przy odczycie temperatury już powinny pojawić się temperatury z dwóch czujników. Ale wiecie co? Ach, aż kamerę przybliżę, mam nadzieję, że zobaczycie. Spójrzcie, znowu ten pin lewy jest poza tą dziurką. Niestety podłączę zasilanie i jeszcze raz spróbuję to wszystko. Zobaczcie, że mi to niestety wychodzi tak trochę kulawo. Teraz są już dwa na pewno wpięte w te wszystkie dziurki. A zatem jeszcze raz włączamy czujnik, czekamy, wykrył się port COM 7, a zatem start, diody migają jak oszalałe, widać nawet tutaj w tej chwili czerwona i zielona RX, TX i już za chwilkę odbędzie się pomiar, proszę bardzo, mamy dwa czujniki, jak jeden dotknę paluchami swoimi, to zobaczcie, że przy kolejnym pomiarze temperatury na jednym będzie ta temperatura znacznie wyższa, jest 30 stopni. Drugi wiadomo, że jest w pobliżu, więc ta temperatura też lekko się zwiększa, ale tu mamy już 31 stopni. Widzicie, wszystko działa. To są tylko takie na razie pobieżne testy pierwsze tej przejściówki USB RS232. Ona będzie, do niej będzie rozwijane, jak mówię, oprogramowanie. Mam nadzieję, że bardzo ciekawe. Czekam również na Wasze sugestie, co by się przydało. To wszystko spróbujemy rozwijać tak, abyście Wy mogli sobie z tego korzystać. Będzie mógł program taki zewnętrzny do pomiaru temperatury zapisywać log z wielu czujników, na przykład gdzieś do jakiegoś pliku, który będzie można potem wykorzystać sobie, czy w Excelu, no nie wiem, cokolwiek. Słuchajcie, będziemy tworzyli ciekawe rzeczy. To by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że za dużo czasu nam to nie zajęło. Jeśli trochę za dużo, to przepraszam. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie forumowiczów atnel.pl. Jak zwykle, jeśli nie byłeś na naszym forum atnel.pl, to gorąco zapraszam, a jednocześnie zapraszam Cię na mój blog mirekk36.blogspot.com, ponieważ tam na pewno znajdzie się cały artykuł z linkami do tych właśnie poradników wideo, do tego poradnika wideo, ale również wiele poradników do moich książek, do programowania mikrokontrolerów AVR i tak dalej. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, pa pa!